Czy zdarzają Wam się takie sytuacje, kiedy wychodzicie ze spotkania i mówicie: ach, mogłam mu to czy tamto powiedzieć? A może zdarzają Wam się takie sytuacje, kiedy macie wrażenie, że mówicie do kogoś jakby rzucając grochem o ścianę, bo ta osoba kompletnie nic nie rozumie? Jest na to odpowiedź. Być może jesteście otoczeni przez idiotów. Dzień dobry, bardzo gorąco i serdecznie witam Was w kolejnym odcinku. Ten tytuł książki Thomasa Eriksona, Otoczeni przez idiotów, to tylko taka metafora do tego, że bardzo często znajdujemy się wszyscy w sytuacjach, kiedy ktoś, ta osoba po drugiej stronie, nasz odbiorca, zupełnie nas nie rozumie i jest nam z tego powodu nie tylko przykro, ale bardzo często mamy z tego powodu masę problemów. Thomas Erikson wyjaśnia kluczową rzecz, jak komunikować się z tymi, których nie możemy zrozumieć i też jak doprowadzić do tego, żeby rozumieli nas inni. Swoją teorię, ale też i masę praktycznych wskazówek, które zawarte są w tej książce, opiera na tak zwanym teście Insight, który jest dość popularny w kręgach biznesowych. Otóż mówi on o tym, że dzielimy się osobowościowo na cztery typy kolorystyczne. Kolor czerwony, żółty, zielony oraz niebieski. Każdy z tych typów ma cechy charakterystyczne. Na przykład kolor czerwony jest bardzo dominujący i konkretny, nie lubi zbyt dużo rozmawiać. Typ żółty z kolei to typ kreatywny, który często jest gadułą, co może denerwować na przykład wspomnianego wcześniej czerwonego. Typ zielony to typ, który będzie bardzo skierowany do wewnątrz i będzie mocno przeżywał różne sytuacje, a typ niebieski to człowiek kalkulator, który będzie lubił liczby, dane i elementy statystyczne. To oczywiście taka bardzo powierzchowna definicja tych wszystkich czterech typów. W książce Thomasa Eriksona znajdziecie je bardzo dokładnie opisane. Jaki wpływ zatem te cztery typy osobowości mają na naszą komunikację? Otóż jak się okazuje, ogromny, bo każdy z tych typów, który ma preferencje do określonego rodzaju zachowań, ma też preferencje do określonego rodzaju komunikowania się. I okazuje się, że osoby, które są na przykład kolorem czerwonym czy zielonym, preferują na przykład rzeczowniki i czasowniki albo przysłówki. I jaki to ma wpływ na nasze codzienne życie i funkcjonowanie z takimi osobami? Otóż bardzo duży, dlatego że jeśli na przykład jestem typem, który lubi kwieciste opowieści i lubi dużo mówić, to kiedy spotkam się z typem, który za mówieniem nie przepada i bardzo wybiórczo zapamiętuje i analizuje określone słowa z wypowiedzi, to nie będzie nam po drodze do tego, żeby się dogadać. Mój odbiorca będzie uważał, że gadam za wiele, a ja będę miała wrażenie, że on nie ma ochoty mnie słuchać. A to już pierwszy krok do tego, żeby w ogóle powstał konflikt. A konflikt nie służy komunikacji, niezależnie od tego, na jaki temat by był. Warto więc zaprzyjaźnić się z wiedzą na temat czterech typów komunikacyjnych, czterech typów osobowościowych, ponieważ to może bardzo dużo zmienić w naszym codziennym, ale i zawodowym życiu. Bo co się okazuje, bardzo często dobierając sobie na przykład partnera życiowego, robimy to również po typie kolorystycznym i często okazuje się, że kompletnie ten kolor nam nie pasuje i mamy z nim trudności komunikacyjne. Tak samo może być i w firmie. Jeżeli osiądziemy tę wiedzę, jeżeli będziemy wiedzieć, jakim kto jest typem, jakie ma cechy charakterystyczne, jakie ma preferencje, znacznie łatwiej będzie nam do tej osoby docierać z komunikatem. Ta osoba będzie zadowolona, że komunikujemy się z nią w sposób zrozumiały, a więc komunikacja będzie miała sens i będzie przede wszystkim efektywna. A więc nawet z ludźmi, z którymi potencjalnie moglibyśmy się w ogóle nie dogadać, będziemy w stanie na przykład stworzyć dobry związek czy dobry zespół. Nie wszystko zatem stracone i choć dość to kontrowersyjny tytuł książki Otoczeni przez idiotów, bardzo gorąco polecam Wam tę lekturę, ponieważ moje życie ona dość mocno zmieniła. Myślę, że Wasze życie zmieni również, bo zaczniecie zupełnie inaczej patrzeć na świat i na otaczających Was ludzi.
a to już pierwszy krok do tego, żeby się naprawdę dobrze ze wszystkimi komunikować. Przecież na tym nam przede wszystkim zależy. Oczywiście życzę Wam świetnej lektury i dobrej komunikacji i do zobaczenia w kolejnym odcinku.